Ze studia Voice House, seria podcastów World in Brief. Premier Holandii, nowym szefem NATO, Mark Rutte, dostał jednogłośne poparcie od wszystkich 32 krajów członkowskich. Najdłużej trzeba było czekać na zgodę Węgier i Słowacji. Rywalem premiera Holandii był prezydent Rumunii, który ostatecznie się wycofał. Ustępujący szef NATO nazwał holenderskiego premiera silnym liderem, który potrafi budować powszechną zgodę. Rutte ma stanąć na czele NATO od października. Wyzwaniem będzie dla niego utrzymanie wsparcia dla Ukrainy, ale jednocześnie ochrona sojuszu przed wciągnięciem w wojnę z Rosją. Jego kadencja zaczyna się miesiąc przed wyborami prezydenckimi w USA, które może wygrać sceptyczny wobec sojuszu Donald Trump. Dalsze zaangażowanie Amerykanów może wtedy stanąć pod znakiem zapytania. Premiera Holandii nazywali w kraju teflonowym Markiem z uwagi na jego umiejętności wychodzenia z kryzysów. Może więc okazać się dobrym szefem NATO na bardzo trudne czasy. Ukraina i Mołdawia oficjalnie zaczęły rozmowy w sprawie dołączenia do Unii Europejskiej. Choć negocjacje z pewnością potrwają jeszcze parę lat, dla Ukrainy to ważny i symboliczny moment. Przekroczyliśmy barierę między obietnicą a realizacją, powiedziała wicepremier Ukrainy do spraw Unii Europejskiej w rozmowie z Financial Times. Ukraina i Mołdawia zgłosiły swoją chęć przystąpienia do Unii Europejskiej w 2022 roku, zaraz po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Przez wiele miesięcy rozpoczęcie rozmów w Brukseli z Kijowem blokowały Węgry i najbardziej prorosyjski członek Unii Europejskiej jednocześnie. Start rozmów akcesyjnych został zaplanowany przed 1 lipca. Od tego momentu to właśnie Węgry zaczną kierować pracami Unii i będą decydować o priorytetach. W przypadku Mołdawii nie było podobnych kontrowersji. W czasie kolejnych spotkań Unia Europejska przedstawi obu krajom tzw. ramy negocjacyjne. To reformy, które muszą przyjąć, zanim zostaną uznane za gotowe do przystąpienia. Donald Trump ma plan pokojowy dla Ukrainy i Rosji. Jeżeli republikański kandydat zostanie prezydentem USA, chce uzależnić dalszą pomoc dla Ukrainy od rozpoczęcia rozmów pokojowych z Rosją. Z kolei, jeżeli Rosja nie będzie chciała przystąpić do rozmów, USA zaczną dostarczać Ukrainie więcej sprzętu wojskowego. Oprócz tego Rosja ma dostać obietnicę, że ewentualne dołączenie Ukrainy do NATO zostanie odsunięte w czasie. Na czas rozmów pokojowych doszłoby do zawieszenia broni. Trump już wiele razy obiecywał, że szybko zakończy wojnę w Ukrainie. Mówił nawet, że zrobi to w 24 godziny. Nigdy jednak nie wyjaśnił, w jaki sposób chce to zrobić. Trudno powiedzieć, czy przedstawiony plan wejdzie w życie kiedykolwiek. Dla Ukrainy wstępnym warunkiem do negocjacji jest wycofanie się rosyjskich wojsk z okupowanych terenów. Z kolei Rosja chce, żeby jej zdobycze terytorialne zostały zaakceptowane. Chiny znoszą wizy dla Polaków. Od 1 lipca osoby podróżujące z Polski do Chin na nie dłużej niż 15 dni nie będą potrzebowały wizy. Program na razie ma działać do końca 2025 roku, ale możliwe, że zostanie przedłużony. Chińskie władze wprowadzają ruch bezwizowy, żeby pobudzić turystykę po pandemii i wzmocnić więzy międzynarodowe. Na początku rocznego okresu próbnego mogli skorzystać m.in. obywatele Francji, Niemiec, Włoch, Holandii i Hiszpanii. Stopniowo do programu dołączają kolejne państwa. O wprowadzeniu bezwizowego ruchu dla Polski poinformował prezydent Duda po spotkaniu z chińskim przywódcą w Pekinie. W czasie spotkania prezydenci Polski i Chin mieli także rozmawiać o współpracy gospodarczej, m.in. o wzroście chińskich inwestycji w Polsce. Podpisano porozumienie o współpracy w zakresie technologii i o otwarciu chińskiego rynku na polskie produkty rolne. Były też rozmowy o stworzeniu wielkiego słownika polsko-chińskiego i chińsko-polskiego. W stolicy Kenii wybuchły gwałtowne protesty. Przyczyną były rządowe plany wprowadzenia wyższego opodatkowania. Policja otworzyła ogień do protestujących. Ponad 20 osób zginęło, a ponad 50 zostało rannych. Demonstranci szturmowali budynek parlamentu i częściowo go podpalili. Parlamentarzyści musieli uciekać podziemnymi tunelami. Tłum podpalił także położoną niedaleko parlamentu siedzibę gubernatora stolicy Kenii. Protesty odbywały się także w innych miastach. W kraju były zakłócenia w łączności internetowej. Prezydent Kenii zapowiedział już, że nie podpisze kontrowersyjnej ustawy. Rząd chciał podwyższyć podatki, żeby załatać dziurę w krajowym budżecie. Kenijczycy już teraz są w trudnej sytuacji gospodarczej, dlatego nowe plany władzy doprowadziły do protestów na tak dużą skalę. Kraje Zachodu zapowiedziały, że będą śledzić rozwój wydarzeń w Kenii. To było World in Brief od Voice House.